Witam Was wszystkich, tu smaczuj się i w końcu widzimy się w nowym materiale. Ja jestem po sesji, to jest wszystko zdane. Mogę na spokojnie nagrywać. Przynajmniej do czasu następnej sesji. Dobra, dzisiaj mamy na tapecie pierwszy konflikt między Imperium a Tau, czyli króciatę Damoklesa. Także opowiem Wam, jakie były siły w Krucjacie, jaki był przebieg tej Krucjaty, no i jakąś tam małą konkluzję. Także zaczynajmy. Dobra, a więc Kruceta Damoklesa, czy też właściwie Kruceta w Cieśninie Damoklesa, jest pierwszym dużym konfliktem na linii Imperium Tau. o tytułową cieśninę, dość pusty rejon z kilkoma systemami planetarnymi, jednak odcinającym wschodnie rejony galaktyki od centrum Dominium Tau. Kruceta trwa od 742 do 745 roku 41 milenium, czyli była dość niedawno i trwała całkiem krótko w porównaniu do niektórych wojen. Wszystko zaczęło się od tego, że Parę światów Imperium blisko cieśniny zawadło tutaj handlowe z kastą wody. No, jak się możecie domyślić, Imperium zareagowało w jedyny znany i brutalny sposób, bo im się to nie spodobało. Na początku na nowo ustawiono imperialne rządy na zbuntowanych planetach, konkretnie chodzi tu o planety Kadus oraz Kleist. Osoby handlujące z zostały ukarane, a Krucjata ruszyła na terytorium Tau. Na początku do systemu Haidas. Siły Imperium były całkiem pokaźne jak na tak małą Krucjatę. Mamy 19 regimentów kwadli, z czego 7 pochodziło z planety Brimlock. Do tego dorzućmy też kompanię synów Tempestus. Mamy 500 marines z 12 różnych zakonów. Mamy 12 statków floty imperialnej, z czego największym było ostrzenie szczęścia, okręt bojowy klas odkupienie. Nie wliczam do tego statków Astartes oraz wolnych kupców. O wolnych kupcach mowa. Mamy Luciana Gerita, jego dwójkę dzieci na trzech statkach. Oraz Tytany z Legiotu na Tarsis. Siły Tau, nieznana jest ich liczebność. Mamy pewność, że walczyła kasta ognia z Septu daliw pod dowództwem komandora Farsighta, Shadow oraz Brave Storma. Do tego byli najemcy Krutów, kadry łowieckie oraz wsparcie kasty powietrza. Generalnie obie strony poniosły ciężkie straty. Imperium w milionach, ta liczy się nawet w miliardach osób. A więc, pierwsza walka nastąpiła w systemie Haidas. Siedem statków Tau, wielkości krążowników, stało się z flotą krucjaty. Statki od Tau wyposażone były w torpedy i dominowały swoim zasięgiem, jednak brakowało im wyposażenia na burtach, co wykorzystał krążownik uderzeniowy Marines. Oczywiście najpierw musieli odkryć tą słabość, ale wykorzystali to, zniszczyli jeden statek, reszta floty się wycofała, mamy pierwsze zwycięstwo Imperium, które przenosił walkę dalej w terytorium Tau. Pierwsza walka naziemna toczy się na planecie Sylkel. Mały świat rolniczy, populacja około 7 milionów tał. Chroniona była przez stację odbitalną, która szybko została oczyszczona przez Marines z zakonu żelaznych dłoni. Atak na planetę prowadził za to Marines z Kos Imperatora, wsparcie 17 Regimentem Dragonów z Brimlock. Do pomocy wysłano gdzieś tam też synów Tempestus. To krótka to miała pierwsze problemy, bo Hammerheady były głównym przeciwnikiem dla Limanrasów, a mobilna piechota od tału zadawała spore straty siłom krucjaty. Gdyby nie marines, nie uniknięto by masakry dragonów przez spacerze bitewne. Jednak planetę udało się względnie szybko przejąć i oczyścić z obcych. W trakcie przygotowań do przekroczenia ciśniny mała siła została wysłana do systemu Wisele. Na lodowym 6 ta mieli kolonie rybackie i jako, że nie było większej wartości strategicznej Planetę poddano bombardowaniu odbitalnemu, topiąc wokół kolonii lud i zalewając je szybko zabijając mieszkańców. Przenosimy się 5 miesięcy później, bo wtedy właśnie trwała podróż. Zaczyna się tak naprawdę najważniejszy etap kurcjaty, walka o system Dalew. Siły Imperium wleciały, przekonane, że obrona nie będzie silniejsza od tej spotykanej wcześniej. Stacja, nad którą się natknęli jednak miała dużo cięższy sprzęt, dodatkowo na spotkanie wyleciało 11 statków Tau. W samej walki pojawia się jeszcze sfera krutów, która o mało co nie zniszczyła statków transportowych i nie zakończyła przedwcześnie krucjaty. Tylko dzięki okrętowi, jakim było ostrze nieszczęść, udało się uniknąć zniszczenia sił naziemnych. Imperium wygrało, no ale zwycięstwo było prorocowe. Stacono 4 statki flankowe i 14 eskortowych. To będzie Imperium nabrało szacunku do tał i do kolejnych dwóch stacji, jakie były na odbicie planety, podchodzili zdecydowanie ostrożniej. W tym momencie niektórzy chcą się wycofać, ale pokus ataku na ważniejsze świat to jest za duża. Szybko rozpoczęto to szturm, spodziewając się w każdej chwili przybycia większej floty. Świetnie wykonane drogi, nie to co u nas po zimie, dały możliwość zasuwania siłą pancernym oraz tytanu. Wszystko komplikuje się w pobliskim mieście Gelbryn, gdzie obcy uformowali linię obrony. Ataki rakietowe i pancerze stealth robiły ogromne straty w siłach imperium i rozbiły krucjaty na trzy części. Legiona Tarsis, gnębiona za pomocą mant, Weterani z regimentu Karabinów Rakatršan, którzy obrywali od sił krutów i Madins z żelaznych dłoni Madins i Kos Imperatora, którzy bili się z ciężką piechotą w postaci pancerzy CRYZIS. Ofensywa zatrzymała się na około 30 km przed miastem. Nocne ataki TAU zadawały duże się Imperium i tylko Madins, którzy jak wiadomo mogą widzieć w ciemności, mogli coś z tym zrobić tego jeszcze było ciągłe zmartwienie o możliwość przybycia nowej floty od Tau. No, ta ewidentnie trafiła na ważną planetę, gdzie obecne zasoby nie wystarczały, a jak to wiadomo z imperialną biurokracją o wsparciu można było zapomnieć. Były głosy za wakłacą i eksterminatusem planety, ale były głosy sprzeciwu, głównie ze strony Marines, że Tautor ta jest honorowy wróg, że nie powinno się tak tak kończyć, bla bla bla. Kiedy Rada Wojenna się kłóciła, dowódca Sił Naziemnych, generał Gałcz działał. Tytany z regimentami gwardii atakowali na prawie flance, gdzie przycieśli Tał do morza. Lotnictwo w tym czasie atakowało lotnisko od Tał, gdzie ponieśli straty, ale ochronili wojska naziemne przed wrogimi myśliwcami. No, Imperium brakło paru kilometrów, by wojska uwięzić. W nocy udało się ewakuować. Za to zdobyli miasto i pobliski port Gwiezdny. Natychmiast przystąpiono do ewakuacji, która spotkała się z protestem Inkwizycji i Marines. Jednak nagła wiadomość od Inkwizytora Kryptmana... Zresztą ciekawa postać, zasługująca na osobny odcinek. Kiedyś. Kazał im wrócić na Brimlock wszystkimi możliwymi siłami, tak szybko jak tylko się da, z powodu nowego zagrożenia. Flota Ruj Behemoth. Tau, co ciekawe, nie przeszkadzali w odwrócie Imperium. Dla nich byłoby to idiotyczne i przeszkodziłoby w zawarciu traktatu pokojowego. Ten zespoł został szybko zawarty i uhonorowany przez obie strony. Znaczy no, Tau później odbili światy, które stracili, ale to już tam szczegół. Dzięki Krucjacie Imperium nauczyło się szacunku do całą. Ci drudzy zaś zrozumieli potęgę Imperium w galaktyce, którą uważali za swoją. Z tym jestem na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. W na następnym odcinku wrócę już do Imperium, zacznę coś omawiać o Marines. A co? No to już tam gdzieś wymyślę. Także ode mnie to tyle. Mówi Smaczuś, dziękuję za uwagę.